Polski samorząd to wartość, której nikt dziś nie podważa. To istota społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem powiatów była integracja mieszkańców gmin i budowanie wspólnej powiatowej tożsamości poprzez inwestycje infrastrukturalne, opiekę zdrowotną, oświatę i wspieranie aktywności społecznej. Powiat toruński ma 20 lat. Powiat toruński dziś świętuje, ale tak naprawdę jest to święto wszystkich gmin, mieszkańców powiatu, wójtów, rad gminnych i całej naszej społeczności. Teraz poproszę na scenę starostę toruńskiego, pana Mirosława Graczyka oraz przewodniczącego Rady Powiatu, pana Tomasza Zakrzewskiego. Proszę państwa, spotykamy się z okazji 20-lecia samorządów powiatowych w Polsce, ale to jest także rok jubileuszu, stulecia odzyskania niepodległości. Ta niepodległość przyniosła nam nie tylko swobodę wypowiedzi, nie tylko język ojczysty, nie tylko własną tożsamość i kulturę, ale odbudowała samorządy. Wtedy to tak de facto mieszkańcy dostali władzę i możliwość decydowania, co będzie realizowane w ich dzielnicy, w ich mieście, w ich sołectwie i zaczęliśmy wspólnie podejmować decyzje. Dzisiaj należy wspomnieć rolę Jana Pawła II, który dokładnie 40 lat temu powołany został na urząd papieża. Życzymy miłego wieczoru. Chciałbym w tym miejscu zaprosić do siebie pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Chciałbym serdecznie podziękować panu Piotrowi, panu marszałkowi za codzienne partnerstwo w realizacji wielu zadań. Panie przewodniczący, panie starosto, ja jestem spośród was, jestem jednym z mieszkańców powiatu toruńskiego. Jestem dumny z tego, że mamy takie władze powiatowe. Mieszkam nieopodal pod Toruniem. Moją kolebką zawsze była i jest wciąż gmina Łubianka. I też pod nieobecność wójta chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców tej gminy podziękować starostwu za bardzo wiele pięknych projektów, które realizowane są na terenie właśnie naszej gminy.
Drodzy Państwo, teraz krótka historia filmowa o miejscu, które jest takim faktycznym dowodem na to, że potrafimy świetnie się sami rządzić. To krótka filmowa opowieść o miejscu, którym możemy się pochwalić, o naszej dumie. To Szpital Powiatowy w Chełmży. 20 lat temu nowo powstały powiat toruński przejął odpowiedzialność za szpital w Chełmży. Zrujnowany obiekt, rosnący dług, strajkujący personel medyczny. Wtedy zarząd powiatu podjął bardzo trudną decyzję związaną z przekształceniem w spółkę prawa handlowego. To było pionierskie podejście w skali kraju, pierwsze w województwie. Ale udało się. Stworzyliśmy spółkę prawa handlowego, która przejęła prowadzenie szpitala, przejęła kontrakt medyczny. Od tamtego okresu budowaliśmy pozycję szpitala powiatowego w Chełmży. Plany inwestycyjne, kierunki rozwoju, rozbudowa obiektów, tworzenie nowych oddziałów powodowało, że była akceptacja na tego typu działania. Dzisiaj przed nami szpital z akredytacją ministerialną, szpital, który otrzymuje nagrody. Jesteśmy z niego dumni. 20 lat temu przejęliśmy zrujnowane jednostki oświatowe, gdzie przez te minione 20 lat wszystkie szkoły otrzymały piękne obiekty, zmodernizowane, wyposażone w nowe pracownie, przede wszystkim kształcenia zawodowego, w dobudowane obiekty, chociażby w Gronowie. Także w zakresie pomocy społecznej prowadzimy 4 jednostki typu Dom Pomocy Społecznej. Dzisiaj to są pięknie wyposażone obiekty, w których zainwestowaliśmy także środki na odnawialne źródła energii. To jest coś, co Państwa najbardziej interesuje. Stan techniczny ponad 300 km dróg przejętych 20 lat temu był w opłakanym stanie. Z dziurami bardzo wąskich. Dzisiaj możemy po 20 latach powiedzieć, że ponad 67% dróg jest zmodernizowanych, odnowionych, poszerzonych z nowymi dywanikami asfaltowymi. I coś, co nas wyróżnia, to są drogi rowerowe. Zbudowaliśmy na dzień dzisiejszy prawie 100 km. To są bezpieczne miejsca nie tylko dla rowerzystów, ale dla wszystkich, którzy nie wsiadają do samochodu. To są biegacze, rolkarze. Istotnym elementem także to, co wprowadziliśmy przez ostatnie 3 lata, to jest budżet obywatelski. Daliśmy Państwu, szczególnie tym siedzącym na sali, wszystkim osobom aktywnym, narzędzie, które pozwala Wam realizować Wasze marzenia. Marzenia Wasze, ale także Waszych sąsiadów, Waszych znajomych. W ten sposób zrealizowaliśmy ponad 73 projekty, przeznaczając na to prawie 600 tysięcy złotych. To wszystko można podsumować może jedną liczbą, bo ja tu nie będę Państwa zanudzał. Ponad 180 milionów, ponad 70 projektów różnego rodzaju, które w tym okresie zostały przez powiat zrealizowane. Nie udałoby się, proszę Państwa, zrealizować tych naszych zamierzeń, oczekiwań, rozbudować tak szpitala, innych obiektów, prowadzić na takim wysokim poziomie, gdyby nie szerokie partnerstwo. Ale nie byłoby powiatu, gdyby nie początek, gdyby nie rok 98 i potem 1 styczeń, kiedy starter nacisnął start. Wtedy prowadził ten powiat i odpowiadał za niego pan starosta Eugeniusz Lewandowski. Panie starosto, zapraszam do siebie i zapraszam także przewodniczącego Rady Powiatu, pana Tomasza Zakrzewskiego. To był bardzo trudny okres, ale za to, że w tamtym okresie miałem także przyjemność z panem współuczestniczyć i współdecydować o rozwoju tego powiatu, chciałbym bardzo serdecznie w imieniu nie tylko własnym, ale całej społeczności powiatu bardzo, bardzo ci dziękuję, podziękować. Ja mam zaszczyt w imieniu Zarządu Związku Powiatów Polskich i przekazać stosowną statuetkę dla pana starosty Mirosława Graczyka. Kolego Mirku, proszę cię o przyjęcie tej statuetki. Samorządowiec 20-lecia, starosta toruński Mirosław Graczyk, statuetka już wręczona. Dziękujemy bardzo. W imieniu prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, chciałem w tym dniu na ręce pana starosty złożyć ten okolicznościowy tytuł. Szanowni Państwo, chciałem także dodać, że podobnie jak marszałek jestem również członkiem Państwa wspólnoty i czuję się zaszczycony, że mogę być członkiem wspólnoty samorządu toruńskiego.
potrzebne są fundamenty, żeby dobrze budować. Artysta stąd, właściwie członek naszej społeczności. Drodzy Państwo, przed Wami Ryszard Rynkowski. O, od razu widać, że muzykalna publiczność zna się na muzyce. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. Nic nie robić, mieć nałogi, bumelować gdzie się da, leń uchować, świat całować, dobry panie pozwól nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, gdzie? Byle nie do Warszawy. Nie, 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 byle nie do Warszawy. Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. Uwaga, zmiany teraz. A prywatnie być szotynem, mieć na głowie włosów las, kiedyś to miałem tutaj brodę, i na łóżku balladyną robić coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, gdzie? Byle nie do Warszawy. Byle nie do Warszawy. Być ponadto, co nas boli, co śmiesza tylko nas. Wybić z wrogiem beczkę soli, dobry panie, pozwól nam. Nie oglądać wiadomości, paru gościom krzyknąć pas. Złotej rybce ogryźć ości za to, co przyniosła nam. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, gdzie? Byle nie do Warszawy. A tylko tutaj do Torunia, byle nie do Warszawy. Właśnie do was, do Torunia, byle nie do Warszawy. Tylko tutaj do Torunia, byle nie do Warszawy. Tak jest.